Państwa, witam serdecznie na konferencji prasowej zatytułowanej Stop dezinformacji żywnościowej, która będzie połączona z podpisaniem deklaracji, którą tutaj widzicie przed Państwem oraz z tweet-upem, który odbędzie się potem na zewnątrz w Ministerstwie Rolnictwa. Gospodarzem i organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest Krajowa Rada Drobiarstwa oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. My dziękujemy panu ministrowi Robertowi Telusowi za możliwość zorganizowania tego wydarzenia tutaj właśnie w Ministerstwie Rolnictwa. Proszę Państwa, w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej mamy do czynienia z bardzo dużą ilością informacji o charakterze dezinformacyjnym, z informacjami, które są kłamstwami, półprawdami lub mitami. Organizatorzy dzisiejszego spotkania spotkali się tutaj, aby przeciwdziałać temu zjawisku. Jesteśmy w bardzo newralgicznym momencie. Toczą się ostateczne ustalenia dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu, a elementem Europejskiego Zielonego Ładu jest rolnictwo, jest sprawa hodowli zwierząt i dobrostanu zwierząt. Chcemy, aby ta dyskusja odbywała się w oparciu o fakty, a nie emocjonalne wpisy, które z reguły są nieprawdziwe. Proszę pozwolić mi powitać uczestników dzisiejszego spotkania. Pan minister rolnictwa i rozwoju wsi, Robert Telus, witamy. Witamy bardzo serdecznie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa, pana Rafała Romanowskiego, który towarzyszy nam w tych działaniach już od kilku miesięcy. Witam również pana Waldemara Chumieńskiego, dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz wszystkich pozostałych przedstawicieli administracji rządowej. Witam również uczestników dzisiejszego spotkania, którzy będą za chwilę podpisywać deklarację. Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa. Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Agnieszka Maliszewska, Polska Izba Mleka. Paweł Podstawka, przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Jerzy Wierzbicki, prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Witold Choiński, prezes Zarządu Związku Polskie Mięso. Tomasz Parzybut, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP. Oraz Katarzyna Skrzymowska, reprezentująca prezesa Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Panie ministrze, teraz czas na pana. Bardzo prosimy o zabranie głosu w temacie dzisiejszego spotkania. Szanowni państwo, ja najpierw chcę podziękować za zorganizowanie tej konferencji, za zorganizowanie tej inicjatywy. To jest naprawdę bardzo dobra inicjatywa i to jest inicjatywa, która służy polskiemu rolnictwu i to jest chyba najważniejsza rzecz, dlatego że tak jak już tu było powiedziane, w tej chwili wojna toczy się bardzo mocno i oczywiście ta militarna na wschodzie, na Ukrainie, ale również na całym świecie i w Europie i w Polsce toczy się ta wojna w internecie, wojna fake newsów, wojna, która ma swoje jakby taką siłę, która destabilizuje różne rynki. My dziś tu mówimy o rynku dla nas najbliższym, bo to wszyscy jesteśmy związani z rolnictwem, to te właśnie rynki dotyczące produktów rolnych, wszystkich produktów rolnych. Wiecie, jak wiele tej dezinformacji, jak wiele tych fake newsów, które były puszczane w internet, ale nie tylko w internet, bo one również w różnych mediach, które właśnie dotyczyły między innymi tych produktów, które przychodzą, przypływają do Polski z Ukrainy, że niekontrolowany transport, niekontrolowany napływ zboża, niekontrolowany napływ innych produktów. O, później się okazywało, że to wszystko jest nieprawdą, to wszystko jest tylko i wyłącznie fake newsem, ale to wszystko, takie fake newsy szkodzą Polsce, bo zobaczcie sobie Państwo, co by się zadziało, gdyby ktoś puścił informację, że do Polski wjechały produkty, a były takie sytuacje przecież, że do Polski wjechały produkty na przykład z salmonellą. To kraje europejskie może nawet by się cieszyły z tego, bo miałyby podstawę do tego,
żeby zablokować nasz eksport do innych krajów, bo jest podejrzenie, że u nas jest jakaś właśnie salmonella czy inna choroba. I to jest właśnie ta walka, nawet gospodarcza walka w internecie, która jest puszczona w fake newsach. Dlatego ta inicjatywa dzisiaj jest dobrą inicjatywą, musimy z tym walczyć. My jako ministerstwo bardzo mocno prostujemy albo robimy wszystko, żeby podawać prawdę, walczymy z tymi kłamstwami, które są w internecie. Nasze produkty, chcę to powiedzieć z wielką odpowiedzialnością, polskie produkty są produktami bardzo dobrymi. Ja niejednokrotnie powiedziałem, że nasze polskie produkty mają najlepszą markę w Europie, a może i nawet na świecie, bo mamy naprawdę produkty bardzo dobre i to jest jakby informacja prawdziwa. Tą informację musimy puszczać, bo to jest informacja, która służy polskiemu rolnictwu, to jest informacja, która służy wszystkim tym, którzy zajmują się całym łańcuchem spożywczym w Polsce i to jest informacja, tak jak powiedziałem, przede wszystkim prawdziwa. Musimy, to jest nasz obowiązek, żeby właśnie walczyć z tymi kłamstwami, które są w internecie, bo to, tak jak już powiedziałem, nam nie służy. Jeżeli chodzi też o tą drugą część, też tych fake newsów, które są bardzo silne, tych kłamstw, fake newsów w internecie, to, że polski rolnik nie dba o zwierzęta, że nie dba o dobrostan. Drodzy Państwo, jestem rolnikiem, niejednokrotnie byłem w niejednej oborze i chcę powiedzieć niejednej chlewni i chcę powiedzieć jedną rzecz, z pełną znowu odpowiedzialnością. Polski rolnik kocha zwierzęta. I może ktoś się z tym nie zgadzać, może ktoś mówić, że to jest kłamstwo, ale ja wiem, że tak jest, dlatego że to jest coś więcej, jeżeli ktoś się zajmuje hodowlą, to jest coś więcej niż biznes. Oczywiście biznes jest ważny, my nie mówimy, że nie. Dochody w rolnictwie są bardzo ważne, ale ktoś, kto hoduje zwierzęta, to do tego podchodzi z sercem. Ja niejednokrotnie wiem, jak to jest, gdy któreś ze zwierząt choruje, jak bardzo ja to przeżywam, jak bardzo to przeżywa nawet cała rodzina. Jak wiecie Państwo, ja się zajmuję hodowlą koni i to nie jest tak, że konie nie chorują, też chorują. I wiem, jakie to jest ważne dla nas, dla hodowców. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że polski rolnik nie dba o zwierzęta, to jest kolejny fake news. To jest kolejny fake news, który musimy prostować. Drodzy Państwo, ale teraz powiem jeszcze jedną rzecz. My jako rząd, my jako Ministerstwo Rolnictwa też bardzo mocno do tego przykładamy swoją uwagę, żeby dbać o dobrostan. To myśmy chyba jako pierwsi w Europie wymyślili program Dobrostan Plus. Może nawet był wyśmiewany i w Polsce, był wyśmiewany w Europie. Niektórzy mówili krowa plus, próbowali z tego kpić. A zobaczcie, drodzy Państwo, że Unia Europejska poszła w tym samym kierunku, żeby właśnie poprawiać dobrostan. I to my właśnie jako Polska przeznaczyliśmy prawie 1,5 miliarda euro właśnie tej pomocy dla dobrostanu, dla tych rolników, którzy jeszcze bardziej pójdą w kierunku poprawy dobrostanu swoich zwierząt. 18 innych krajów przeznaczyło podobną, znaczy taką samą kwotę w sumie, co my jako Polska. Bo 18 krajów przeznaczyło 1,5 miliarda, myśmy przeznaczyli tak naprawdę 1,4 miliarda euro z groszami. To także prawie 1,5 miliarda. Także zobaczcie, drodzy Państwo, to pokazuje, że Polsce, polskiemu rządowi, Ministerstwu Rolnictwa zależy na tym, żeby ten dobrostan jeszcze bardziej poprawiać. I to są prawdy. Te prawdy musimy pokazywać, z tymi fake newsami, z tymi kłamstwami musimy walczyć i będziemy walczyć, drodzy Państwo, bo to jest w interesie polskiego rolnika, bo to jest w interesie polskiego również hodowcy. I to jest jakby nasz obowiązek i to będziemy robić. I jeszcze raz dziękuję wszystkim inicjatorom tej dzisiejszej akcji. I drodzy Państwo, razem możemy pokazać Polsce, razem możemy pokazać światu, że prawda zwycięży. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu pana ministra Rafała Romanowskiego. Szanowni Państwo, kilka miesięcy temu właśnie z branżą, tak zwaną szeroko pojętą, rozpoczęliśmy taką dyskusję, dosyć poważną dyskusję na temat dezinformacji żywnościowej.
Wtedy podczas debaty, która się odbyła w Polskiej Agencji Prasowej, bardzo mocno zostały wyartykułowane wszystkie te złe informacje, ale przede wszystkim te fałszywe informacje dotyczące polskiej żywności. Jak się, drodzy Państwo, okazuje, to dezinformacja żywnościowa ma swój bardzo konkretny kształt. Jak się okazuje, poprzez badania, które staraliśmy się przeprowadzić, te badania łącznie z badaniami socjologicznymi, tworzy się specjalną grupę docelową, gdzie właśnie zasiewa się ten niepokój. Tworzy się właśnie taką niedobrą aurę wokół polskiej żywności, wokół żywności pochodzenia zwierzęcego. Dlatego wtedy właśnie ta inicjatywa podjęta podczas tej debaty w Polskiej Agencji Prasowej właśnie z tymi organizacjami skupiła się na tym, żeby przepracować właśnie nowy model docelowy właśnie, jeżeli chodzi o odczarowywanie tej złej aury, jeżeli chodzi o polską żywność, żywność, którą eksportujemy w różne części świata. Pamiętajmy o tym, że bijemy kolejne rekordy, jeżeli chodzi o zbyt i sprzedaż na naszej żywności nie tylko do krajów Unii Europejskiej, ale również na rynki zewnętrzne. Pamiętajmy o tym, to, o czym wspomniał pan minister, jeżeli chodzi o tak zwany system Dobrostan Plus. Jesteśmy liderami w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków na tak zwany system Dobrostan Plus. To jest te ponad 1 400 000 000 euro. Byliśmy jako jedyny kraj, który w ogóle chciał zarejestrować znak systemu Dobrostan Plus. Nie zarejestrowaliśmy tylko i wyłącznie z takiej przyczyny, dlatego żebyśmy byli zbyt konkurencyjni na arenie Unii Europejskiej. Ale musimy, drodzy Państwo, robić wszystko, żeby przede wszystkim odczarowywać, odkłamywać te wszystkie fake newsy, które dotyczą, drodzy Państwo, zdrowej polskiej żywności. Mimo wszystko mleko jest tylko i wyłącznie pochodzenia albo z gruczołu mlecznego krowy, albo kozy. Mimo wszystko, drodzy Państwo, nie możemy zastępować, nie możemy mylić konsumentów, zastępować właśnie taką zbyt daleko idącą narrację dotyczącą wegetarianizmu czy weganizmu i szukające właśnie, żeby dewaluować właśnie ten postęp biologiczny, ten postęp, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe na skalę europejską i na skalę światową. Dlatego musimy, drodzy Państwo, posługiwać się praktycznie takimi samymi metodami, czyli krótkimi schematami, bardzo krótkimi przekazami, ale bardzo emocjonalnymi, pokazującymi, drodzy Państwo, olbrzymi wkład polskiego rolnika, polskiej branży rolno-spożywczej właśnie w sukces ten eksportowy, ale również i w pozyskiwanie konsumentów naszych wewnętrznych. Realizujemy od kilku tygodni dosyć poważną kampanię dotyczącą tak zwanego produktu polskiego, czyli właśnie tego oznaczenia, który świadczy o tym, że minimum 75% surowca do produktu polskiego jest używane właśnie wyprodukowanego przez polskich rolników. I to jest, drodzy Państwo, olbrzymi sukces właśnie polskiego rolnictwa, ale branża, drodzy Państwo, musi się borykać ciągle z pojawiającymi się komunikatami. Kreuje się tak zwane pseudoautorytety, które po prostu sprzedają jakąś fake newsową informację, na przykład dotyczącą polskiego drobiu, na przykład dotyczącą polskiego wołowiny, na przykład dotyczące polskiej wieprzowiny. A my po prostu i branża musimy to odczarowywać. Dlatego podjęliśmy taką inicjatywę i nie ukrywam, że właśnie patronowałem do tego momentu, aby właśnie te organizacje podpisywały dzisiaj to wspólne porozumienie i mogły w sposób dosyć zorganizowany przeciwdziałać tej dezinformacji, która dotyczy polskiej żywności. Drodzy Państwo, więc stop dezinformacji żywnościowej, stop fake newsom, stop hejtowi, który niekiedy spada właśnie na polskich producentów żywności, na polskich rolników, bo drodzy Państwo, wbrew pozorom tworzymy olbrzymią część gospodarki, wbrew pozorom eksportujemy naszej polskiej żywności za ponad 40 miliardów euro w roku 2022 i nie możemy pozwolić na to, żeby właśnie tego typu niesprawdzone informacje, tego typu nieprawdziwe informacje docierały do konsumentów, może nie na naszym rynku wewnętrznym, ale gdzieś w Europie, bo to niestety może powodować straty na naszych polskich rolników. Dlatego dziękujemy tym organizacjom, że podjęły tę inicjatywę. Dziękujemy za to, że możemy na ten temat dyskutować, że możemy wspierać i możemy, drodzy Państwo, pokazywać, że polska żywność, którą eksportujemy i która jest konsumowana przez naszych polskich konsumentów jest najwyższej jakości, że to bezpieczeństwo żywności jest naprawdę na bardzo solidnym, wysokim poziomie i dajemy 100% gwarancję poprzez te organizacje branżowe, poprzez nasze inspekcje, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności, że na półki sklepowe trafia najwyższej jakości, najlepsza żywność, która ma swoje walory smakowe, która jest bardzo dobrze rozpoznawalna na świecie i która również coraz częściej jest zdejmowana z półek sklepowych jako produkt polski właśnie przez naszych
lokalnych i przez naszych patriotów i naszych konsumentów. Dziękuję panie ministrze za to, za wsparcie dla tej inicjatywy i tak jak wspomniałem, dzisiaj zaczynamy tym wspólnym porozumieniem. Za kilka tygodni widzimy się na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas pierwszego festiwalu, który będzie organizowany dla funduszy promocji prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Stąd między innymi udział właśnie KOWR-u w tej inicjatywie i będziemy po prostu odczarowywać i pokazywać te najpiękniejsze smaki, najlepsze walory smakowe naszej zdrowej polskiej żywności. Panie ministrze, dziękujemy bardzo. Proszę państwa, ponieważ sformułowanie dezinformacja żywnościowa może wydawać się trochę abstrakcyjne, poproszę teraz przedstawicieli poszczególnych organizacji branżowych, aby na konkretnych przykładach przybliżyli nam ten problem. Jako pierwszy Dariusz Goszczyński, Krajowa Rada Drobiarstwa. Panowie ministrowie, szanowni państwo, bardzo cieszę się, że możemy spotkać się dzisiaj w ministerstwie, aby porozmawiać o tak ważnej sprawie. Dziękuję za wsparcie, dziękuję wszystkim za tę inicjatywę. Inicjatywę polegającą na, padło słowo, odkłamywaniu, na tak naprawdę na walce, bo po drugiej stronie coraz częściej widzimy nieprawdę szerzoną przez wiele organizacji, wiele podmiotów. Dlatego zależy nam, aby poprzez tę inicjatywę, poprzez tę deklarację wspólnie z wieloma organizacjami, po pierwsze rzetelnie informować, odkłamując te wszystkie nieprawdziwe rzeczy, które mówi się o polskim rolnictwie, o polskich hodowcach, o polskim sektorze rolno-spożywczym. Chcemy uczciwie informować. Chcemy promować polską żywność. Chcemy uczciwie informować konsumentów. Wreszcie chcemy współpracować zarówno z administracją, z ministerstwem, z inspekcjami, ale również ze światem nauki, po to, żeby pokazywać, jak wygląda rzeczywistość. Chcemy angażować hodowców, praktyków, tych, którzy na co dzień opiekują się swoimi zwierzętami. Chcemy angażować świat nauki po to, żeby w uczciwy sposób pokazywać, jak to wygląda. Szanowni państwo, Unia Europejska ma najwyższe standardy na świecie. Polska, będąc członkiem Unii, tak samo spełnia te wszystkie, musi spełniać te wszystkie wymagania, które są nadzorowane przez inspekcję. Mimo to wielu zależy na tym, żeby pokazać, że to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Ja reprezentuję sektor drobiarski od wielu lat. Jesteśmy takim bardzo wdzięcznym obiektem dla wielu do atakowania, do przypisywania chorób, które nie występują, które nie są chorobami, do pokazywania na bazie afer nieprawidłowości skarbowych, rozciągania tego i od razu wywoływania paniki wśród konsumentów, co to nie znajduje się w tych produktach, pomimo tego, że właściwe inspekcje informują, kontrolujemy, nadzorujemy, nic nie ma. To nie wystarczy, bo przecież musi być sensacja. Czy też informowanie o tym, że polscy hodowcy podają rzeczy, które od 40 lat są zakazane w Unii Europejskiej i nikt tego nawet nie wie, jak to się nazywa, tak? Natomiast bardzo łatwo przypisuje się takie rzeczy po to, żeby zdyskredytować. Dlaczego się to robi? Po to, żeby zredukować, po to, żeby stworzyć miejsce dla innych produktów. Wiemy, że po tej drugiej stronie mamy do czynienia z coraz lepiej zorganizowanymi akcjami. Tak jak wcześniej mogliśmy mówić o pewnych incydentach, o pewnych takich przypadkach, tak w tej chwili obserwujemy bardzo dobrze zorganizowane działania, których nie da się tak po prostu zorganizować. Za tym stoją duże środki, duże pieniądze, duże fundusze. I też ci wszyscy, którzy to robią, oni nie ukrywają, jaki jest ich cel taki dalekosiężny. Na początku to jest zredukowanie spożycia produktów mięsnych czy innych produktów, a docelowo zlikwidowanie produkcji zwierzęcej w Unii Europejskiej, bo takie petycje zostały już poskładane. Pomimo tego, że Unia Europejska, tak jak powiedziałem, ma najwyższe standardy światowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu panią Agnieszkę Maliszewską z Polskiej Izby Mleka. Dziękuję bardzo, szanowni panowie ministrowie, szanowni goście, drodzy koledzy i koleżanki.
Polska Izba Mleka, której jestem dyrektorem od samego początku, kiedy pojawiła się tylko inicjatywa związana z tym, żeby stworzyć wspólny front działania na rzecz przekazywania rzetelnej, prawdziwej informacji, natychmiast przystąpiliśmy do tego, mając bardzo duże doświadczenie w walce z fake newsami. Jak Państwo wiecie, od wielu, wielu lat w przestrzeni publicznej nazwa Mleko zastrzeżona jest prawnie tylko i wyłącznie to, o czym mówił pan wiceminister, dla tego produktu, który jest rzeczywiście mlekiem pochodzenia, które pochodzi od krów, od ssaków. Natomiast bardzo często używane jest do tego, by nazywać napoje, podkreślam, roślinne właśnie mlekiem. Taka inicjatywa, która w ostatnim czasie pojawiła się, a mieliśmy przykład, jak rzetelna informacja kierowana zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego, jest chyba takim najlepszym dowodem na to, że warto i trzeba walczyć z fake newsami. Inicjatywa przez organizacje prowegańskie, by do szkół wprowadzić zamiast mleka krowiego napoje roślinne, gdzie cała masa nieprawdziwych, nierzetelnych informacji została przekazana do opinii publicznej. Udało nam się to odwrócić, ten trend, i dziś wiemy, że Komisja Europejska jasno i zdecydowanie łącznie z parlamentem powiedziała, że do szkół trafić ma mleko to, które pochodzi od krów. Chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że my jako sektor mleczarski spotykamy się z bardzo wieloma informacjami, które są fake newsami. Będzie jeszcze okazja do tego, żeby o tym pewnie wielokrotnie mówić. Chcę Państwu jednak powiedzieć, że trzeba i warto mówić uczciwie i rzetelnie. My mówimy uczciwie i rzetelnie, my chcemy mówić uczciwie i rzetelnie, dlatego Polska Izba Mleka jest w tej inicjatywie, Polska Izba Mleka będzie cały czas przekazywała uczciwe informacje i walczyła z fake newsami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak ostatniego proszę o zabranie głosu Jacka Zarzeckiego z Polskiego Związku Producentów i Hodowców Bydła Mięsnego. Ministrowie, szanowni państwo, najlepiej przemawiają do ludzi liczby, bo to liczby są wykładnią tego, jak wygląda rzeczywistość. Jeżeli chodzi o dezinformację w sektorze wołowiny, to najczęstszą dezinformacją jest chów przemysłowy, szanowni państwo. Więc chciałbym powiedzieć wprost, w Polsce nie ma czegoś takiego jak chów przemysłowy bydło. W Polsce jest 300 tysięcy gospodarstw, które utrzymują bydło. W tych gospodarstwach utrzymuje się 6,4 miliona sztuk bydła. To wychodzi niewiele ponad 20 sztuk na gospodarstwo. Ponad 90% wszystkich gospodarstw to gospodarstwa do 50 sztuk bydła. O jakim chowie przemysłowym, szanowni państwo, możemy mówić w takiej sytuacji? I drugi fake news, drugi przykład dezinformacji, to ostatnio w mediach społecznościowych ukazał się wpis jednej z organizacji prozwierzęcej, które mówią, że polskie krowy nie widzą światła. Stoją na łańcuchach, nie wychodzą na zewnątrz, nie widać ich na pastwisku. Liczby? Liczby mówią zupełnie co innego, szanowni państwo, bo ponad 50% krów mlecznych i mięsnych realizuje program poprawy dobrostanu, o którym będziemy i zresztą mówili panowie ministrowie, który wyśmiewany przez wielu okazał się jednym z największych sukcesów, co też dokładnym wyrazem tego są liczby. Budżet początkowo wynoszący 150 milionów złotych rocznie musiał zostać zwiększony kilkukrotnie, żeby zrealizować zapotrzebowanie rolników. A to znaczy jedną rzecz. Polska jest liderem dzisiaj w zakresie dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej. Tak jak mówił pan minister Telus, pan minister Romanowski, przeznaczonych w Krajowym Planie Strategicznym jest 1 400 000 000 euro właśnie na poprawę dobrostanu wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. Jeżeli do tego dodamy 300 milionów euro przeznaczonych na inwestycje w dobrostan zwierząt w drugim filarze, to jest więcej, szanowni państwo, niż cała Unia Europejska w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczyła na ten cel. I to jest, szanowni państwo, walka z dezinformacją. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przejdźmy teraz do podpisania wspólnej deklaracji polskich organizacji rolniczych. Ja będę wyczytywał poszczególnych sygnatariuszy i proszę ich po podpisaniu o to, żeby pozostali na scenie. Dariusz Goszczyński, Krajowa Rada Drobiarstwa.
Jacek Zarzecki, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Panowie, zapraszam na scenę. Bardzo proszę panią Agnieszkę Maliszewską, Polska Izba Mleka. Pan Paweł Podstawka, przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Pan Jerzy Wierzbicki, prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Witold Choiński, Związek Polskie Mięso. Tomasz Parzybut, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP. Oraz Katarzyna Skrzymowska, reprezentująca prezesa Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Proszę państwa, chwila dla fotoreporterów, a panów ministrów zapraszamy teraz do sygnatariuszy deklaracji. Czy możemy zabrać, Kuba, mikrofon z... Dziękuję bardzo. Proszę państwa, teraz będzie ten moment, kiedy będzie można zadawać pytania. Bardzo proszę, jedno pytanie od jednej redakcji. Czy mógłbym prosić mikrofon z powrotem na miejsce? Jeżeli są chętni, to zapraszam tutaj. Proszę o zadawanie pytań. Teraz już tak? Kinga Lewandowska, Wirtualna Polska. Ja do pana ministra w takim razie mam pytanie o to, na jakim etapie jest rozwiązywanie problemu rolników z sprzedażą zbóż. Wiadomo już procentowo, ilu rolnikom udało się sprzedać to zboża, na jakim etapie są dopłaty? Dziękuję za to pytanie. To jest jedno właśnie z tych pytań, o których mówiliśmy dzisiaj, bo dużo fake newsów również w tej kwestii jest w internecie. Drodzy Państwo, żeby właśnie wyprostować wszystkie te fake newsy, które są w internecie. Na tą chwilę, jeżeli od polskiego rolnika kupiliśmy około 48% nadwyżki zboża, także jesteśmy już, można powiedzieć, na półmetku, jeżeli chodzi o skup od polskiego rolnika. W tej chwili mamy pewne małe zatory w firmach, które skupują, to znaczy w tych firmach skupujących, nie w tych dużych firmach, które eksportują zboże, tylko te, które skupują. Dlatego w zeszłym tygodniu uruchamiamy kredyt dwuprocentowy, to znaczy 2% kredytu dla, 2% kredyt dla firm, żeby mogły firmy skupować od rolników i przekazywać to zboże dalej, bo jeżeli chodzi o eksport, tutaj mamy sprawę opanowaną, tutaj ta sprawa jest w dobrym kierunku. Ostatnio te fake newsy, które były, może one nie były fake newsami, to znaczy, że bardzo dużo zboża z powrotem napływa do Polski z Ukrainy i jest rozładowywane w Polsce. Drodzy Państwo, ja już o tym mówiłem, ale właśnie po to, żeby to wszystko prostować, po to, żeby podawać tą prawdziwą informację, jeżeli chodzi o zboże do Polski, tak wjechało ostatnio zboże, to z kontraktów sprzed 2 maja. Tak naprawdę to z kontraktów, które były przed nawet 15 kwietnia, bo to zboże od 15 kwietnia stało na granicy polsko-ukraińskiej, było bardzo dobrze badane, bardzo długo badane, w tej chwili zostało zgodnie z Komisją Europejską, bo Komisja Europejska wydała takie rozporządzenie, żeby te kontrakty, które były zawarte przed 2 maja, były zrealizowane na czwartek, żeby było właśnie, żebyśmy mówili prawdę, na czwartek zeszłego tygodnia, bo nie mam z piątku informacji, dzisiaj jeszcze nie mam, ale będę na pewno miał po południu, na czwartek jechało
16 tysięcy ton, 16 tysięcy z groszami ton zboża. Z tego 1000 z groszami była pszenica, reszta to była kukurydza. Także to są kontrolowane przypływ zboża, który, tak jak powiedziałem, na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej, aby zrealizować te kontrakty, które były zawarte przed 2 maja. Okay. A jeszcze o dopłaty mogę dopytać. Kiedy dopłaty będą wypłacane? Już są wypłacane? Na jakim to jest etapie? Jeżeli chodzi o te dopłaty z grudnia, to znaczy wtedy, gdy było sprzedane zboże między 1 grudnia a 14 kwietnia, w tej chwili już jest, kończymy zbieranie wniosków. Za chwilę będą wypłacane. Jeżeli chodzi o nawozy, jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej zaczniemy zbierać, znaczy uruchomimy możliwość składania wniosków do dopłaty do nawozów, bo tutaj notyfikacje mamy z Unii z Komisji Europejskiej, także to też na dniach będzie spłacone. Bardzo mi na tym zależy, żeby te pieniądze trafiły do rolników, bo również w internecie pokazały się pewne takie informacje, że to tylko to, co robimy, to, co mówimy, to jest tylko i wyłącznie jakieś tam podawanie informacji, a nigdy to nie dojdzie do skutku. Zrobię wszystko, żeby jak na dniach te pieniądze już zaczęły trafiać do rolników, żeby pokazać, że to, co mówimy, jest prawdą, że to, co mówimy, jest realne, a nie tylko i wyłącznie jakimiś obietnicami. Dziękuję. Dziękujemy. Czy jeszcze są jakieś pytania? Jeżeli nie, to ja Państwu bardzo dziękuję. Proszę zająć miejsce, a mikrofon oddaję mojemu koledze Jackowi Zarzeckiemu, który będzie prowadził dalej nasze dzisiejsze wydarzenie. Szanowni Państwo, więc za chwilę może już będzie ta część mniej oficjalna. Rozpoczniemy tweet-up na zewnątrz na dziedzińcu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem przewodnim będzie dobrostan. Tak jak zresztą rozmawiamy, to dobrostan jest jednym z elementów tej dezinformacji żywnościowej, ale przede wszystkim na tych tablicach, które stoją na dziedzińcu, będziecie Państwo mogli zobaczyć pierwsze wyniki badań opinii publicznej, które przeprowadzone zostały na nasze zlecenie, jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt. Jak Polacy postrzegają dobrostan zwierząt? Czy popierają tą inicjatywę mówiącą o tym, że hodowcom, którzy utrzymują zwierzęta w dobrostanie, należą się dopłaty do produkcji? Jak powinna zachowywać się Komisja Europejska, Unia Europejska w sytuacji dobrostanowej zwierząt, jeżeli chodzi o import mięsa z innych krajów poza Unią, spoza Unii Europejskiej? No i najważniejszy chyba ten element, będziecie Państwo mogli spróbować najlepszej na świecie polskiej wołowiny. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście, proszę Państwa, zapraszamy teraz na zewnątrz, na dziedziniec Ministerstwa Rolnictwa.